Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Blitzkrieg. Moi drodzy, czas kontynuować naszą ofensywę rumuńską. No i moi drodzy, będziemy tutaj wyzwalać Bałkany. No i słuchajcie, czas na misję historyczną. Nasze oddziały biorą udział w decydującej operacji wyzwalania naszych braci z Bałkanów. Wróg skoncentrował w Twoim rejonie znaczne siły i przygotowuje się do obrony. Twoim zadaniem jest tłumienie przyjacielskiego oporu na północ od Jasy. Zdobycie wsi położonej daleko za liniami wroga i zniszczyć ich oddziały i zniszczenie ich oddziałów rezerwowych. Pamiętaj, że przeciwnik jest bardzo silny, dlatego spróbuj znaleźć słaby punkt w jego obronie. No dobra, moi drodzy, bierzmy się za to. Cóż my tu musimy zniszczyć? Zniszczyć baterię artylerii. O ja, znowu będą zabawy. Zabezpiecz wioskę. Zabezpiecz obóz nieprzyjaciela. Zdobądź fabrykę. No dobra. A więc, moi drodzy, będziemy się tutaj tłuc z artylerią wroga. Co my tu mamy? T34-85. O, Shermany. Tu są nasze siły. No dobra, tu musimy uderzyć. Gotowi. Aha. Dobra, rozstawiamy się. Moi drodzy, rozstawiamy bazarek. Boju gotów. Dobra, jaką penetrację ma T-34, jaką ma Sherman? Otóż tak, Sherman ma 103, T-34 ma 117. No i właśnie to jest powód, dla którego aliancka kampania jest chyba najtrudniejsza. Dobra, tu wezwałem sobie jaki, żeby mnie, kurde, ta artyleria nie namierzyła. Tu jest pani snajper. Na razie jej nie będę używał. Zobaczymy, jak nam pójdzie bez snajpera. Czy myśliwce widzą, co się dzieje? Widzą! Dobra, to już są jaki 9, już nie ma przelewek. Tu. Zaraz. Dobra, ty jedziesz tu. Ty jedziesz tu. Isy tutaj. Musimy je trochę podekspić. Troszkę bliżej możemy podciągnąć gdzieś tutaj. Dobra, przydałaby mi się tu pani snajper jednak. Bez niej to będzie o wiele, wiele trudniejsze. A tak, to przynajmniej sobie tu sprawdzę, co tu Niemcy mają. Tu! Żywa! No i spoko. Tu. Ostrożna. O, dwie linie obrony. Na poważnie se to wzięli. A no słuchajcie, nie ma takiej obrony, której nie dałoby się przełamać. Ciekawe, czemu nie ma Bagration? Dlaczego jesteśmy w Rumunii, a nie w Polsce? To mnie ciekawi bardzo. Znaczy, mam, Mam pomysł, znaczy domyślam się dlaczego tak jest, bo przede wszystkim chciano uniknąć pewnych kontrowersji związanych z powstaniem warszawskim. Bo nie dałoby się stworzyć tej kampanii nie wspominając o powstaniu warszawskim. A jeśli by to zrobiono, to by się w Polsce wylała fala krytyki na tą grę. A jednak jest to rosyjska gra. Niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że Blitzkrieg jest rosyjską grą. No ale cóż. Nieważne czyja ona jest. Znaczy wiadomo, no... Rosja ma inne spojrzenie na niektóre kwestie. A tutaj nie przebijemy się przez ten pogląd. O, przez rosyjskie poglądy na niektóre sprawy po prostu. O, Pumka tutaj patroluje. Trzeba uważać na Pumkę. Tu jest jakieś bagno. Czy ja stąd zobaczę? Nie, chyba nie zobaczę. No to cóż, no trzeba się będzie z wami pobawić. Pytanie tylko jak bardzo. Co my tu mamy? Też mamy ciężarówki, dobrze. Zaraz. No a ja bym chciał, żeby tutaj nasze myśliwce zaczęły działać. No, jak skażesz? Kolejna linia obrony. Jak skażesz? Na razie nie zlokalizowano niemieckiej obrony przyrodniczej. Z jednej strony to dobra wiadomość, z drugiej trochę mnie to niepokoi. Ja zobaczę co tu jest. Nie, aż tak dobrze to nie ma. No cóż, no to będziemy im zwiększać obronę, no. Podejdź na tu. Tak nie za blisko. Kruchniemy im z Katiuszki tutaj. Ja myślę, że zaraz się zrobią bardziej rozmowni. Tak точно. Odpalaj. Ci abum. Dobra, zmykaj stamtąd. Nic, zero odpowiedzi. Cóż to za lekceważenie mnie? Jakiego macie zasięg? Dobra, sięgniecie tutaj. To jest akurat bardzo dobra wiadomość. Podjedźcie, nie, podjedźcie. Nie podjedziemy. Walimy. No i? Tak точно. Да, командир. Возвращаемся на базу. На связи. Не подведем. Подвеску сломает. Занимаю позицию. No. Ciekawe, co tu Szwaby mają. Dobra. Niemcy w końcu otwarli ogień. To wow, i to jeszcze jak. My się tu będziemy bronić. Tak, walcie tam, marnujcie amunicję. Тычки мы, тримай снаряд. Батарея на связи. Musimy tu tak walnąć. Ten cały obszar musimy ostrzelać. Да, давай. Броню не пробить. Kto tu wali? Żaden od nas. Niemcy sami tu walą? Ale patrzcie sobie tu, to już wygląda kurde jak pod Verdun. Ej, dobra już, zdajcie sobie sprawę z tego, że mnie już tam nie ma, co? No i to będzie długa misja. Bez dwóch zdań. Bateria na связи. Приказ ясен. Тут. Bateria. Jest. Obyś się nie wpakował w jakieś kłopoty. O-o. Да, командир. Не подведем. Нужен боекомплект. Wracaj. Да, командир. Ty też wracaj. Nie podwiedziom. Dobra, działo rozpiżone. No. Niemcy przestali strzelać. Zajmuję pozycję. Hej. Nie podwiedziom. Wow, długo sobie nie pożył ten Sherman. Ostrożnie. Uwaga. Uwidzimy. Чуть-чуть lewej. Ja. Tak точно. Potwierdzam. Lecą sztukasy. O nie! Moja pani snajper dostała. Fuck! Dobra, tu jest jeszcze jedna, spokojna. Spokojna, spokojna. Niemcy się odzywają. Tak, zmywajmy się. Tak, точно. No, amunicja się kończy, to się zmywamy. Tu jeszcze na pewno są działa, kurde. Tu mnie ostrzelali, patrzcie. No. To nikt nie przeżył z tego oddziału. Ładne. Wow! Gotowi. To bardzo niedobrze. Bateria, jest! Здесь! Артиллерия на связи. Готов. Есть! Готов. Я. Эх, доля служарская. Да. Увидим. Возвращаемся на базу. Артиллерия на связи. Приказ ясен. Tu też walą. Musimy oczyścić tą wieś. Coś tu kurde do nas napieprze i to nieźle. Готов. Выполняю. Батарея на связи. Так точно. Есть. Так точно. Вал. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Приказ ясен. Coś tu do mnie napieprza. Chcę sprawdzić co. A myśliwca. Co wy tu macie? Tu jest obrona przeciwlotnicza. Cholercia. Gotowi. Gotowi. obsadzić te działa. Tu walą teraz. Арпозиция. Есть. Батарея на связи. Często się pytacie, dlaczego nie okupuję jednostek. Otóż dlatego, że przede wszystkim jeśli chodzi o artylerię. Pamiętajcie, że jednostki mają większy zasięg niż to, co widzą. I często bywa tak, że przeciwnik, jeśli inna jednostka widzi przeciwnika, to wszystkie inne pozostałe jednostki, nawet jeśli jej nie widzą, mogą do niej strzelać. I w momencie, kiedy co chciałem powiedzieć? To jest dobre pytanie. Bo to jest tak, w sytuacji, kiedy jesteśmy okopani, nasze pole widzenia jest dosyć ograniczone. I często bywa tak, że przeciwnik po prostu, my go nie widzimy przeciwnika, przeciwnik nas może zobaczyć. I w rezultacie będzie do nas strzelać przeciwnik, którego my nie widzimy. I wiecie, no zawsze stracimy trochę czasu na to, zanim się będziemy mogli ruszyć taką jednostką. Jeśli to jest artyleria, na przykład jeśli przeciwnik podjedzie z innego kierunku niż dane działo jest wycelowane, no to to działo nie będzie, nie obróci się automatycznie. Ta załoga sama nie obróci tego działa. A w momencie, kiedy oni nie są okopani, no to wówczas spokojnie są w stanie obracać tym działem wedle potrzeb. Dobra, wiemy, że tutaj jest ciekawie. Dobra, moi drodzy, musimy im walnąć i to nie ma innego wyjścia. Gdzie jest pani snajper? Pani snajper gdzieś tu była. Tylko nie mówcie mi, że ona zginęła gdzieś tu. Tu jest. Dawaj, nadajelo. Uwidzimy. Dobra, suki na pozycjach. Cofnij się trochę. No właśnie dlatego, bo nas kurde piechota zobaczyła. Cofnij się. No i szwaby już walą, nie? Dobra, przyspieszmy, niech sobie wywalą całą amunicję. Посмотрим. Тут и негде. Увидим. Как скажешь. Увидим. Я ostrzeliwuję czasami swoje własne pozycje, to jest ciekawe. Как скажешь. Посмотрим. Увидим. Ach, ciężko to widzę. Посмотрим. Uwaga, pole minowe tu jest. Dawaj. Co? Kto? Kiedy? Jak? No trudno. No to mamy klops. Znaczy wątpię, że był trzeci snajper. No nie ma. Trudno, trzeba sobie radzić bez. Tyle czasu sobie radzę bez snajpera, to teraz też sobie poradzimy. Może nie będzie tak łatwo, ale jakoś damy radę. Zobaczymy sobie, jak nasze peszki tutaj sobie poradzą. Ktoś stąd do nas napieprza. To wali, humele tu są. A, myśliwce zostały strącone. Tu musimy gruchać. Tak, komendy. Хорошо. Na связи. Na связи. Так точно. Хорошо. Ach, ciężko, ciężko. Awansik, jak miło. Dobra, 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 obudzili się. Na spokojnie. Tutaj też coś mają. Można by też było spróbować poniszczyć im składy amunicji. To by im na pewno życie utrudniło. Rozwalić ten skład, rozwalić ten skład. Bateria. Приказ ясен. Маневр готов. Не подведем. Trzeba ich ostrzeliwać. Приказ ясен. Wsparcie lotnicze dostępne. W takim razie ja zapraszam. Tu jest jeszcze Humelos. To jedno działko im tam jeszcze zostało. Arpozycja. Tak точно. Pięknie uciszone. Walić. Ogoń. Dobra, zbieraj się. Возвращаемся на базу. Возвращаемся на базу. No i pięknie. Маневру готов. Хорошо. Ruszacie. Dobrze moi drodzy, tutaj kończymy ten odcineczek, mam nadzieję, że się mi dzisiaj podobało, dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście, no i trzymajcie się, hej i do następnego, na razie.